powiedz mi, jaka jest ogólna kwota, którą można przeznaczyć na szkolenia? W tym wypadku jedno jest pewne. W żadnym z projektów nie otrzymacie na dofinansowanie mniej niż 50%, a możecie zyskać nawet 100%. Jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwykle jest to około 13 tysięcy złotych na osobę, więc pomnóżcie sobie tą kwotę razy 10, jeżeli zatrudniacie przykładowo 10 osób w firmie. Wówczas możecie zyskać nawet 130 tysięcy złotych. W wypadku bazy usług rozwojowych jest to około 11 400 zł na jedną osobę. Limit to 23 000 zł na przedsiębiorstwo.